Choinki Gwiazd 2022. Rozenek Majdan, Rodowicz, Lewandowska i innych gwiazd postanowiło na przepych. Święta trwają w najlepsze, a gwiazdy doskonale czują się w tym magicznym czasie. Ich instagramowe konta przepełnione są fotografiami i nagraniami, na których pokazują, jak spędzają te dni. Niektórzy choinki ubrali już w listopadzie, z kolei inni zrobili to na ostatnią chwilę. Zobaczcie, jak prezentowały się przystrojone drzewka. Pięknie ubrana choinka to jeden z ważniejszych elementów, który sprawia, że święta są magiczne. Ubieranie zielonego drzewka jest prawdziwą tradycją. Celebryci doskonale zdają sobie z tego sprawę i starają się co roku zaskakiwać ozdobami świątecznymi. Maryla Rodowicz, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, wie, jak błyszczeć w czasie świąt. Wokalistka zaprezentowała swoim fanom ogromną choinkę, która stanęła w jej domu. Nie zabrakło również złotego renifera. Sylwia Nowak z kolei postanowiła pochwalić się fanom nie tylko choinką, ale również swoją figurą. Pod świątecznym drzewkiem zapozowała w bieliźnie. Blogerka Katarzyna Tusk zdecydowała, że w tym roku jej choinka będzie ozdobiona jedynie żółtymi lampkami. Zielone drzewko wygląda więc trochę tak, jakby nie było w pełni ubrane. Izabela Janachowska i jej mąż miliarder postanowili się nie ograniczać. Piękna prezenterka udostępniła w sieci fotografię, na której pozuje pod białym drzewkiem. Małżeństwo wybrało ogromne bombki i błyszczące światełka. Anna Lewandowska z całą rodzinką zapozowała w swojej ogromnej posiadłości. Drzewko Lewandowskich w tak dużym wnętrzu prezentuje się dość skromnie. Piłkarz i tenerka przystroili choinkę czerwonymi, białymi bombkami oraz ogromnymi kokardami. Doda, jak na jedną z najbardziej znanych gwiazd w Polsce przystało, ubrała swoje drzewko w białe bombki i niewielkie cukrowe laski. Nie zabrakło również lampek, które dodają uroku przy zgaszonym świetle. Piłkarz Artur Borut z kolei wybrał klasyczne zielone drzewko. Ozdobił je bombkami i dużymi wstążkami, z których zrobił kokardki. Warto również zwrócić uwagę na ilość prezentów pod drzewkiem. Widać, że inflacja go jeszcze nie dopadła. Marina i Wojciech Szczęsny postanowili wykonać zdjęcie pod klasyczną choinką. Drzewko zostało ozdobione ogromnymi podświetlanymi gwiazdami. Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z całą rodziną zapozowała pod drzewkiem, które mogłoby pojawić się w niejednym filmie. Czerwone bombki, cukrowe laski i błyszczące lampki dodają uroku. Krzysztof Ibisz wraz z żoną i malutkim dzieckiem wykonali zdjęcie pod dość nietypowym drzewkiem. Choinka małżeństwa została przybrana niebieskimi dekoracjami, a także niewielkimi szyszkami. Karolina Pisarek oraz jej ukochany mąż pochwalili się z kolei choinką przybraną różowymi kwiatami. Modelka nie zapomniała również o prezentach i pod drzewkiem umieściła kilkanaście ogromnych paczek. Natasza Urbańska postanowiła, że w tym roku jej choinka będzie błyszczeć, tak jak ona na scenie. Gwiazda na drzewku powiesiła kule dyskotekowe, a także niebieskie lampki. Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka już wrócili z podróży poślubnej. Święta postanowili spędzić w domu rodzinnym. Małżeństwo swoją choinkę ubrało w tradycyjne ozdoby. Nie zabrakło kolorowych lampek i łańcuchów. Ewelina Lisowska na swoim instagramowym koncie opublikowała zdjęcie, na którym pozuje z ukochanymi psami. W tle można dostrzec choinkę, którą wokalistka przystroiła czerwonymi bombkami i błyszczącymi łańcuchami. Patrycja Kazali postanowiła w swoich social mediach opublikować zdjęcia z bliskimi. Za wokalistką można zobaczyć błyszczące drzewko. Artystka ozdobiła je lampkami oraz kolorowymi bombkami.